Cześć, dzisiaj w mojej ofercie kolejne Audi, tym razem SUV Q5, tak samo jak ulubionym silniku, dwulitrowy diesel. Co mogę o tym aucie Wam powiedzieć na szybko, bo trochę wieje i nie wiem, czy nie będzie mnie dobrze słychać. 2012 rok, przebieg 188 tysięcy, serwis jest do końca, chyba ostatnia faktura jest na wymianę łożysk przy 182 tysiącach, a ogólnie co do auta. Wygląd zewnętrzny, jak widzicie, Big Xenon, fajne 20 aru felgi, które osobiście dokupiłem, bo auto przyjechało na 17, no nie prezentowało się dobrze, a te felgi podobno jeździły na SQ5, więc nadały temu Audi świetny wygląd. No i z takich rzeczy jeszcze, które mamy na zewnątrz, no, czujnik światła, czujnik deszczu, i to chyba by było na tyle. Co mogę wspomnieć o tym aucie, jeszcze auto jest całkowicie w oryginalnej powłoce lakierniczej. Mogę użyć miernika, jeżeli ktoś chciałby sobie jeszcze w własnym zakresie sprawdzić technicznie, że zarzutu. Ma też świetne wnętrze, fotele sport a la S-Line z Alcantara, ze skórą. Naprawdę robi robotę. Plus te felgi, które jeszcze dokupiłem. Też taki kolor grafit. Naprawdę nadają temu autu świetny wygląd. Może przejdźmy teraz do środka. Pokażę Wam jeszcze ten fotel kierowcy. Naprawdę trzeba powiedzieć, że wnętrze jest świetnie utrzymane. Ja uwielbiam to zestawienie. Alcantara ze skórą robi robotę. Zaraz Wam dopowiem resztę, tylko wyjmę telefon z gimbala. Wracamy do auta, tutaj sobie widzicie przebieg pojazdu. Tak samo też, że nie ma żadnych błędów. Pokażę Wam kierownicę. Kierownica oczywiście w wersji a la S-Line Sport. No S-Line różni się tylko tym, że macie tutaj w tym miejscu mniej więcej znaczek. A tak samo to wygląda. Pewnie obstawiam, że S-Line miał czarne sufity. A te fotele, tak jak tutaj widzicie, bez znaczka też S-Line po prostu szły, jak ktoś sobie życzył. Białe wnętrze, biały znaczy się sufit, żeby nie było tak no, w aucie, że tak powiem, ciemno, niby nie pomieszało tej przestrzeni. Tutaj mamy panel od świateł, tak jak widzicie, przeciwgielne, plus światła auto Big Xenon automatyczny, podgrzewane lusterka, naprawdę tutaj już zero zużycia. Co mogę Wam jeszcze pokazać? Tak samo na mieszku, też jest bardzo ładnie, nigdzie nie jest przedarty, plastiki nie są podrapane, albo te często aluminiowe boczne listwy też są zniszczone. Tutaj jest świetnie. Panel klima, panel radia, drugi kolorowy wyświetlacz. Spójrzcie sobie jeszcze na fotel pasażera, też świetnie utrzymany, sufity, boczki. No i oczywiście auto jest też w quattro, bo tego nie wspomniałem, ale wszystkie kupiątki są w quattro, więc nie jest to jakieś zaskoczenie. Spójrzcie sobie tutaj, dywany, też podłoga czysta. Przygotowałem sobie książkę serwisową, żeby Wam to na szybko pokazać. Tu macie jakieś dwa wpisy po 200 na stronę. Tutaj jest przy 150 tysiącach. Jest jeszcze jeden nie wbity na fakturze z paragonem. Kiedy on był robiony? Już Wam tutaj mówię. To jest paragon. A jednak przy 188, czyli w sumie auto ma przyjechane 80 km. Na tym ma wymieniony łożyska i to było zrobione w styczniu. Więc tyle. Co mogę Wam jeszcze dodać? Ewentualnie może uda mi się zobaczyć tutaj na tylnie siedzenia. Też macie świetnie utrzymane. Fotel kierowcy pokazywałem na tym głównym filmie, ale spójrzcie, boczek świetny, reszta tak samo. No jeżeli interesuje Was to auto, wbijajcie na mafkar.automoto.pl lub też na mojego Instagrama mafkarauta lub pytajcie przez YouTube'a. To by było na razie na tyle. Hej!